Witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale, moi drodzy. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Canudem TS2000. Jest to bardzo fajna radiostacja krótkofalowa, krótkofalarska, można tak powiedzieć. Powiem Wam, chciałbym troszkę odpowiedzieć o tym radiu, jakie są jego wady i zalety, ponieważ bardzo mało materiału jest, jeśli chodzi o język polski, w naszym kraju. Nie ma filmów, przeszukałem sieć, ale no naprawdę nie spotkałem się z czymś konkretnym, z jakimiś wiadomościami na ten temat. Sam jestem użytkownikiem tej radiostacji od 5 lat i powiem Wam szczerze, nie narzekam. Dopóki się po wymianie filtrów pośredniej częstotliwości, które tutaj lubią, że tak powiem, kolokwialnie padać, jest to bardzo fajne radio. Niektórzy twierdzą, że radio, które ma wszystko, jest do wszystkiego, co znaczy, że jest do niczego. Ten radiotelefon ma dwa transceivery w sobie na 2,70 m i cały KF. Praktycznie radio pracuje od 1,8 w nadawaniu, od 160 metrów do 6 metrów radio pracuje jako w nadajniku do 60 MHz, jak się nie mylę, a 70 MHz to jest, 59 MHz jest to jego górna granica, którą można tutaj słuchać. No, a czy tam się coś dzieje, to nie wiem, bo nigdy nie próbowałem, powiem szczerze. Dla mnie, jako dla posiadacza tego radia, jest to bardzo fajne radio. Oczywiście jest tutaj mnóstwo klawiszologii, jak widzicie, co no, troszeczkę niektórym może przysparzać problemów w obsłudze, ale naprawdę, jeśli tego radia się nauczymy, potrafi się nam to radio odwdzięczyć. Jest piękne audio, jeśli podłączy się do niego mikrofon, moi drodzy, studyjny, jakiejś dobrej klasy. Znaczy, niekoniecznie to musi być mikrofon Roda Podcastera, czy jakiś naprawdę z wysokiej półki. Ja używam mikrofonu za bagatela, powiem Wam, 160 zł studyjnego mikrofonu, który to jest tani mikrofon z niższej półki i naprawdę przy wysterowaniu equalizera, że tak powiem, tutaj w opcji user, to naprawdę można bardzo fajny dźwięk, jeśli chodzi o audio, z niego wyciągnąć. Także ustawień w tym radiu naprawdę jest mnóstwo. Zapomniałem dodać, że tutaj można jeszcze włożyć moduł na 1-2 giga, na którym też można pracować. Ogólnie ja oceniam to radio jako dobre. Na pewno są lepsze radiostacje, z tego co wiemy, ale wiadomo, to radio też już ma swoje lata, więc no, co za tym idzie, no, technologia nie jest taka. Co chciałem powiedzieć, no, powiem szczerze, filtry cyfrowe, które tutaj mamy dostępne, jeśli chodzi o audio, które mają tutaj nam wycinać, nie do końca dają radę, powiem szczerze. Montowałem swojego czasu w jakimś chińskim radiu filtr DSP, który naprawdę skuteczniej wycinał zakłócenia i lepiej przetwarzał modulację niż to radio. Ale to jest akurat rzecz, której ja osobiście rzadko używam. Jeśli już muszę, no to wtedy używam, ale to nie jestem jakimś specjalnym, że tak powiem, zagorzałym zwolennikiem DX-ów. Jeśli mam jakąś stację, którą słyszę, robię z nią łączność, nie mam odpowiednich, że tak powiem, naprawdę dużych anten, bo to już są ludzie, którzy naprawdę inwestują w swoje hobby potężne pieniądze. Oczywiście antena robi też swoje i głównie antena jest głównym czynnikiem, jeśli o zasięg. No, parametry tego radiotelefonu, tej radiostacji, to jest 100 W na wyjściu, że tak powiem, nadajnika. W KF-ie, w FM-ie na 145 MHz mamy do dyspozycji również nadajnik 100 W. Na paśmie 70 cm mamy nadajnik 50 W. Co można powiedzieć? No, 6,5 kHz szerokość pasma, czy 6 kHz szerokość pasma odbiornika naprawdę robi fajne audio. Jeśli ktoś nadaje z HiFi SSB, to tym bardziej pięknie to słychać. Postaram się potem to jakoś zademonstrować. Skrzynka antenowa oczywiście, z tyłu mamy, postaram się to pokazać, 4 gniazda antenowe. Mamy antenę 1, antenę 2 na KF,
mamy antenę na pasmo 2 metry i na pasmo 70 cm. I w tym momencie dla mnie to jest zryte, że tak powiem brzydko kolokwialnie, bo mogło być jedno gniazdo. Ja oczywiście u siebie takiego duplexera sobie tutaj używam i mam dwie anteny w jedną podłączoną, także działa to nawet dobrze. Dodatkowe wejście antenowe, które możemy mieć tylko do nasłuchu, wtedy nadajnik nie działa. Wejście na klucz, oczywiście telegraficzny, można sobie włączyć, podłączyć tutaj nawet przez to gniazdo, z którejś z tych gniazd PTT na pedale nożnym. Wyjścia na dwa głośniki, wejście na sterowanie z komputera, programowanie tego radia, bardzo fajnie działa z Ham Radio Deluxe, sam sprawdziłem. Tutaj jest zasilanie zewnętrznego wzmacniacza. I oczywiście skrzynka antenowa, ale tylko na KF-ie. Tak to wygląda. Do takich bardziej potrzebnych rzeczy, które byśmy chcieli tutaj wiedzieć, to pomiar SWR-u tutaj również mamy. Mamy pomiar SWR-u, ale tylko na paśmie KF-owym, na 2,70 m nie ma. Z kolei na przykład ICOM 7000 ma taką funkcję i to jest bardzo fajna sprawa. Ale wiadomo, jest to radio bazowe, więc no, głównie nadajemy tutaj na, że tak powiem, na KF-ie. Moc maksymalna, którą da się z tego radio wyciągnąć, w swoim wyciągnąłem 180 W, aczkolwiek nie używam tej mocy i do 100 W pracuję, jeśli już muszę, to tam sobie podpinam. Są egzemplarze, z których ledwo można wyciągnąć 80 W, także nawet po modyfikacji systemu ALC też jest problem. Także to radio akurat ma 113 W maksymalnej mocy na CW, także powinno tyle z SSB wychodzić. To by było na razie. Teraz opowiem kilka słów o tym, co w tym radiu nie działa. To radio przyjechało do nas z Niemiec, od pana Sebastiana. Chciałem go serdecznie pozdrowić. Oczywiście radio do sprawdzenia mamy moce. Sprawdzić wszystkie parametry odbiornika, częstotliwość oczywiście. Aczkolwiek rzadko się zdarza, żeby to radio było odjechane od częstotliwości, ale oczywiście podczas serwisów będzie to sprawdzane. Taką przypadłość to radio ma, że na paśmie od 160 metrów tam do 21 MHz radio działa bardzo dobrze, chodzi głównie o odbiornik, preamp działa prawidłowo. Ale jeśli już mamy od 21 MHz 500 w górę do 50 MHz, preamp nie działa, po prostu nawet zaniża czułość. Czułość jest mniejsza, a preamp po włączeniu zaniża jeszcze bardziej tą czułość. Ja to postaram się zaraz pokazać. Włączę tutaj sobie urządzenie, generator, żebyście mogli zaobserwować, jak to wygląda. Czasem powiem tak. Są typowe usterki dla tych radiostacji, które występują. Przede wszystkim padają te filtry P3 firmy Toco, które są montowane, więc je po jakichś 8-9 latach trzeba wymienić. Niestety objawia się takimi trzaskami, które są nawet na wykręconej antenie, jeśli radio trzeszczy, trzaski słyszymy na odbiorniku, to znaczy, że filtry są już do wymiany. No niestety trzeba zestaw wymienić, tam chyba, jak się nie mylę, są 4 filtry P3, nie pamiętam. Więc filtry do wymiany i wtedy radio jest jak nowe. Oczywiście obligatoryjnie strojenie całego toru odbiornika do nowych filtrów, żeby to miało ręce i nogi. Ja włączę teraz generator i pokażę Wam, jak to wygląda, jeśli chodzi o tą czułość tego odbiornika. Mamy włączony generator. Na generatorze mamy sygnał minus 81 dBm. To jest sygnał zalecany, tak jak w instrukcji serwisowej, do sprawdzania czułości odbiornika. Jak widzimy, powinno być 9S przy włączonym preampie, więc jak włączymy preamp, jak widzimy, wzmacnia nam tutaj sygnał. Myślę, że to widać wszystko tutaj, więc postaram się zooma jakiegoś zrobić. Widzimy, wyłączamy i włączamy preamp, wszystko nam tutaj ładnie działa, ale po przejściu na 21 500 MHz, jak już przełączy nam się przekaźnik na kolejne pasmo, będzie to wyraźnie słychać. Słyszymy, jak przełącza się przekaźnik i po przełączeniu tego przekaźnika, oczywiście ten preamp mogę wyłączyć, bo on
zawsze zapamiętuje te nastawy. Włączymy sobie teraz też generator. Przestroimy, żebyśmy mieli tą samą częstotliwość, która tutaj 21500. Ten sam sygnał, ten sam odbiór, ta sama częstotliwość. Jak widzicie, mamy bez preampu mamy sygnał odpowiedni, czułość jest w porządku, a po włączeniu preampu, jak widzimy, mamy zaniżoną czułość. To na pewno można zaobserwować. Oczywiście mamy generator odstrojony 1 kHz wyżej, z racji tego, że jesteśmy w SSB, inaczej byśmy nie zmierzyli tutaj siły sygnału. Po włączeniu preampu oczywiście spada nam tutaj czułość. I tak aż do 50 MHz mamy taki problem, czy do 70 nawet. Możemy to spróbować. 50. 50 MHz. Przepraszam, że tak zasłaniam kamerę, ale muszę tutaj sobie... Jak widzimy, preamp wyłączony, czułość mamy, ona już nawet tutaj jest niższa. Włączamy preamp, czułość nam znika. Trzeba się przyjrzeć tutaj, że tak powiem, całemu układowi odbiornika, przeprowadzić pomiary, co go tam boli, czy to wina filtrów PC, bo tak też domniemywam, że to może być wina tych filtrów, czy jakiś... Czy preamp sam jest po prostu tutaj uszkodzony? Preamp jest tutaj na jednym tranzystorze, więc on nie powinien być odpowiedzialny. Sprawdzę też przekaźniki, że tak powiem, tutaj filtrów pasmowych, które się przełączają po włączeniu tutaj częstotliwości. Jak widzicie, mamy 500, potem ono się przełącza już jeden przekaźnik, więc trzeba po prostu sprawdzić, czy bez filtra, bez podłączonego filtra pasmowego będzie ta sama sytuacja następowała. Dobra, ja otworzę sobie radiotelefon i zobaczymy, jak to w środku wygląda. Jak widać, mamy tutaj płytę główną, którą widzimy. To jest część odbiorcza. Tutaj mamy filtry pasmowe, które są odpowiedzialne za każde pasmo, które się przełącza. Nawet tu jest ładnie wypisane, co do czego. Powiem Wam, naprawdę lubię naprawiać te radia, bo są fajne do naprawy, w stosunku na przykład do Icoma, gdzie tam troszeczkę trzeba się nagłowić, ale wszystko jest do zrobienia, prawda? Widzimy tutaj filtry pośredniej częstotliwości, oczywiście jeszcze oryginały Toko, nie wiem, czy były wymieniane. Sprawdzę to dopiero wtedy, jeśli zdejmę płytę, jak będzie taka potrzeba. Chyba ktoś wymieniał te dwa tranzystory, to są tranzystory, jak się nie mylę, wzmacniacze, ponieważ widzę, że są lutowane, one lubią się przegrzewać, moi drodzy, także przy przegrzaniu one, jeśli mają wyższą temperaturę, tracą swoją sprawność. Dobrze byłoby zastosować tutaj jakieś chłodzenie tego, no ale trudno tutaj coś wykombinować. Można jakąś taką podkładkę żelową położyć z jakimś, że tak powiem, radiatorem, który przyciśnie nam to tutaj i odprowadzi do obudowy. Czego jeszcze tutaj, ważna rzecz, aha, można zastosować moduły nagrywarki tutaj głosu, jeszcze tu jakiś dodatkowy moduł, nie pamiętam do czego on jest, ale to może przy najbliższej okazji, jak doczytam, to Wam wyjaśnię. Wiele ludzi robi modyfikację wentylatora, ponieważ jeśli ten wentylator się tutaj włączy na pełnych obrotach, on teraz taki, na takich średnich obrotach pracuje, potrafi hałasować. Niektórzy po prostu zwalniają, zmniejszają napięcie na ten wentylator, no i co za tym idzie, wentylator chodzi ciszej. Trzeba zastosować wtedy wentylator o większym ciągu przy niższych obrotach, ale powiem szczerze tak, wielu ludzi robi takie modyfikacje, ja się spotkałem z tym i okazuje się, że te radia lubią się wtedy przegrzewać. Podejrzewam, moje zdanie jest takie, jeśli ktoś coś wymyślił, producent, nie zawsze trzeba po fabryce naprawiać, prawda? Bo naprawdę, jeśli chodzi o chłodzenie, jak jest wydajne, raczej w to bym nie ingerował. Tutaj, nie mówiąc oczywiście tutaj o tych tranzystorach, które po prostu się grzeją. Także jest to tak skonstruowane, że ten opływ powietrza jest ciągnięty od tyłu, nie pamiętam, czy tutaj ciągnie, tak, od tyłu jest wciągany,
czy tutaj ciągnie, a tam wydmuchuje, więc całe, wszystkie płyty są równomiernie wentylowane. Przy zamkniętej obudowie to dopiero swojej sprawności dostaje. Oczywiście najchłodniejsze elementy, jak ta płyta, są na dole, bo to jest spód tego radia, musicie pamiętać. To jest spód tego radia i tutaj zasysa powietrze i wydmuchuje tędy tyłem. Tak to jest zbudowane. Także nie zalecam poprawiania po fabryce. Akurat teraz ten wentylator już stoi, bo radio nie jest ciepłe, ale jak tylko zacznie pracować nadajnik i zagrzeją się wszystkie czujniki, uruchamia się automatycznie ten wiatrak i wentyluje nam to radio. Dobra, ja przystąpię do pomiarów, do sprawdzenia tutaj niektórych rzeczy i za chwilę postaram się Wam to pokazać na filmie. Spróbowałem podłączyć generator bezpośrednio tutaj do wejścia, pomijając filtry pasmowe, gdzie to wyjście z anteny przez filtry pasmowe wędruje tutaj, dopiero do płyty głównej. Słychać to? Nawet tego nie słychać, powiem szczerze. Także w ten sposób i efekt jest, moi drodzy, identyczny. Efekt jest identyczny, radio tak samo głuchnie, więc już wiemy, że musimy szukać na tej płycie, w tym miejscu gdzieś tego problemu. Często, powiem szczerze, ulegają uszkodzeniu, moi drodzy, pokażę Wam, które elementy. Ja wiem, że inne serwisy będą na mnie tutaj wieszać naprawdę, że tak powiem, syfy, że ja pokazuję tutaj sztukę, no ale trzeba też zastanowić się, czy ktoś sobie naprawi w warunkach domowych, nie posiadając odpowiedniego sprzętu, tak drogie radio. Nie ryzykowałbym. Moi drodzy, tutaj jest tranzystor, który jest wzmacniaczem i też jest tłumikiem. On też czasami uszkodzeniu ulega. Często uszkodzenia ulegają te diody tutaj, które są do filtrów pasmowych i któraś z nich może być uszkodzona. Jeśli przyłącza nam pasmo inne, ta któraś z tych diod po prostu może być uszkodzona i dlatego to dane pasmo może nie mieć odpowiedniej czułości. Dobra, ja przystąpię do pomiarów, otworzę sobie schemat i zobaczę, jak daleko dojdę, czy uda się tą usterkę po prostu znaleźć. No, musi się udać znaleźć, z tym, że to wszystko wymaga czasu. Ok, moi drodzy, usterka wykryta. Po dosyć długim poszukiwaniu, że tak powiem, w filtrach pasmowych okazało się wszystko ok. Postanowiłem zająć się przed wzmacniaczami, to są amplifiery właśnie, które włączamy tutaj tym przyciskiem pre. Tutaj na tej snuszce powinno się, ja może zrobię zoom, żebyście mogli zaobserwować. Przy włączonym pro amplifierze na tej nóżce powinno się pojawić 13 V z groszem i w obu tych, że tak powiem, jak przełącza nam rady między pasmami, bo do 21 MHz pracuje, 500 pracuje ten tranzystor jako przedwzmacniacz po włączeniu, a powyżej 21500 pracuje ten. Po prostu postanowiłem je zamienić miejscami. Okazuje się, że po zamianie miejscami powyżej częstotliwość 21500 pracuje przedwzmacniacz prawidłowo, a poniżej nie pracuje, ponieważ jest uszkodzony. Ja oczywiście muszę zamówić te części, nie mam ich na miejscu, zamówię te części. No jak części przyjdą, wymienimy na nowy tranzystor. Ja te tranzystory obydwa wymienię już, ponieważ ten po przelutowaniu już w ogóle nie reaguje, po prostu robi totalne zero i nie ma żadnego sygnału. Po prostu się przegrzał. Trzeba by tutaj zastosować jakieś, że tak powiem, dodatkowe chłodzenie, bo tak jak mówię, byłem wcześniej, one lubią się grzać, te tranzystory. Nie wiem, może uda mi się coś wymyśleć, będę myślał. Ok, to ja zbiorę się za zamawianie części i będziemy kontynuowali naprawę. Jak widać, tranzystory już dotarły, nowe. Ja je teraz wlutuję i sprawdzimy, jak wygląda czułość tego, czułość zbiornika, czy wzmacniacze nam ruszą. Podejrzewam, że tak. Także ja się tutaj zabieram do pracy. Moi drodzy, sytuacja się troszeczkę komplikuje z racji tego, iż zamówione tranzystory, które tutaj wlutowałem, okazały się wadliwymi tranzystorami. Moi drodzy, mamy tu tranzystor z opisem, ja już Wam mówię, nie mówię tego, żeby nie kupować, znaczy może nie kupować.
Znaczy, no nie kupować, ja je kupuję z polskiej dystrybucji. Oczywiście jest błąd fabryczny tego tranzystora, ponieważ dioda zawarta w tym tranzystorze MOSFET jest spolaryzowana odwrotnie niż powinna być. Jest błąd fabryczny, więc tranzystor po włączeniu napięcia robi nam zwarcie i całe szczęście, że szybko zareagowałem, ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie płyty radia albo tam zasilania tych tranzystorów, co nie jest, jak wiecie, mile widziane, jeśli chodzi o takie naprawy, ponieważ człowiek sobie robi więcej wtedy roboty niż trzeba. Powiem wam, że no, kupiłem to z polskiej dystrybucji i miałem niemały, że tak powiem, problem do rozwiązania ze sprzedawcą tych tranzystorów, bo zapierał się, zarzekał się, że te tranzystory są ok, sprzedali ich setki sztuk, nikt nie narzekał. Po, że tak powiem, dwutygodniowej wojnie, inaczej tego nie mogę nazwać, ze sprzedawcą udało mi się wyegzekwować to, że dostanie zwrot pieniędzy. Tym bardziej, że są dwa różne tranzystory w firmie sprzedane. Nie będę mówił, która to firma sprzedaje, ale dla mnie to jest jakieś totalne oszustwo, bo ktoś mi twierdzi, że firma, nie wiem, nie sprawdzałem tego, dlatego nie będę się, że tak powiem, kłócił, bo nie moja w tym rola, że firma Renesans i Hitachi to są te same firmy, aczkolwiek za Hitachi zapłaciłem słone pieniądze, a za Renesansa zapłaciłem grosze. Dostałem pierwszą serię tranzystorów tańszych, kupiłem, żeby sprawdzić, czy one działają, po prostu nie działały, i kupiłem te droższe z Hitachi. I to było, okazało się, że to są tranzystory o tym samym oznaczeniu, a już wam mówię dokładnie, jakie oznaczenie, ponieważ ja muszę lupy użyć. To jest, proszę moi drodzy, oznaczenie tranzystora BX74. Jeśli dostaniecie tranzystory o tym oznaczeniu, poproście sprzedawcę, żeby sprawdził, czy polaryzacja diody jest w odpowiednim kierunku w tym tranzystorze, ponieważ była wada fabryczna. Stwierdził pan sprzedawca, że po prostu muszę się douczyć, że się nie znam, więc wyjaśniłem mu sprawę delikatnie, jak to ma wyglądać. Ja przepraszam, że psioczę na ten, ale wiecie co, jeśli ktoś sprzedaje coś i twierdzi, że to jest dobre, nie sprawdzając tego, po moich nawet, że tak powiem, prośbach, to mnie taka sprawa naprawdę bulwersuje i denerwuje, bo nie na tym rzecz polega, wiecie. Uszkodziłbym sprzęt za bagatela 5000 zł, nie z mojej winy, ponieważ kupując ten element, oczekuję, że on jest w 100% sprawny i jest nowy fabrycznie. Okazuje się, że niestety nie. Sprawdzę teraz i pokażę wam i porównamy to z oryginalnym tranzystorem, że polaryzacja jest odwrotna. Tak, jest ok, a w tym momencie, gdzie tutaj dajemy napięcie, bo tutaj 13 V przychodzi po włączeniu przed wzmacniacza, widzicie, mamy tutaj już opór, już mamy prawie zwarcie, więc ten tranzystor się dymi po prostu. Także ten tranzystor jest trefny. Ja sprawdziłem wszystkie tranzystory, ponieważ te tranzystory Hitachi, jak i Renesansa, które sprzedawca mi sprzedał za dwie różne ceny, oczywiście cena Hitachi była o wiele, wiele wyższa, są to te same oznaczenia tranzystorów, także dla mnie tutaj coś nie pasuje. Nie chciałbym użyć innych słów, znaczy słów niepotrzebnych, bo mnie się tylko jedno słowo, że tak powiem, ciśnienie na język, wy powinniście wiedzieć już jaki. Nie oceniam tego, ale sprzedawca, tak jak mówię, no, powinien to sprawdzić. Zamówiłem w Stanach oryginalne kenudowskie tranzystory. Paczka przyszła niestety wczoraj. Czekałem na to dosyć sporo. Zobaczcie, oryginalne tranzystory Kenwooda. Także sprawdzamy. Otwieram paczkę, żeby nie było, bo na pewno mój klient będzie chciał zobaczyć ten film. Otwieram paczkę, wyjmę jeden tranzystor i sprawdzimy po prostu, czy ten tranzystor jest aby ok. Moi drodzy, te tranzystory będą w sprzedaży w moim sklepie internetowym, także jeśli jest ktoś zainteresowany, to zapraszam. Zostaną jeszcze 4 sztuki. Dobra, ja teraz wyjmę jeden tranzystor, zobaczymy, jak to wygląda i porównamy te oba tranzystory. Już widzę, że to nie chińszczyzna jest, bo to naprawdę jest, nawet opakowanie jest lepsze.
patrzcie. Takie chińskie, to takie byle gówno. A tutaj przezroczysta, ładna folia, taka czysta. Ja myślę, że to ma znaczenie. Nie chciałbym tam, żeby ktoś pomyślał, że ja neguję, że ktoś gówno sprzedaje, ale jeśli tak się dzieje, jak się działo teraz w moim przypadku, nie wiem, czy ja źle trafiłem, ale tak nie powinno być. Pisałem również do Włoch, do takiego sprzedawcy z eBaya, żeby po prostu mi sprawdził ten tranzystor, jakie ono oznaczenie. Miał całkiem inne oznaczenie, więc myślę, że on był ok. Dobra, moi drodzy, więc tak, tutaj mamy oryginalny tranzystor Kenwooda, tutaj mamy tranzystor, że tak powiem, ten wadliwy. Sprawdzamy. Kurczę, momencik, bo mi to aż wyskoczyło. To mnie wyskoczyło. Sex Missy taki, nie? Taki był... tekst. Dobra, sprawdzamy ten tranzystor. Mamy przejście nie w tą stronę. Oryginał. Jest ok. I jak zamienimy teraz bieguny, powinno nam pokazać, że teraz dopiero to jest zaporowo działa ta dioda. Jest. Więc teraz mamy ok, moi drodzy. Zamówiłem teraz produkowane tranzystory dla Kenwooda z serii E. Końcówka E oznacza, że te tranzystory, moi drodzy, te tranzystory grzeją się mniej niż oryginalne tranzystory, które były stosowane w Kenwoodach TS-2000. Także temperatura pracy tych tranzystorów będzie na pewno niższa. Dobra, pamiętajcie, BX74, takie oznaczenie tranzystorów, wadliwa partia moim zdaniem wszystkich, ponieważ nie wierzę, że jakieś 50 sztuk było wadliwe, a reszta z taśmy takiej, taśmy, która ma naprawdę wielką długość w fabryce, setki metrów, że wszystkie tranzystory były zrobione, te ostatnie tranzystorów 50 było wadliwie zrobionych. Jak jest robot zaprogramowany do montażu diody w jednym kierunku, to nie wierzę, że on się pomylił po prostu. Cała partia tych tranzystorów po prostu jest szajsem totalnym. Czekam jeszcze niestety na pieniądze od sprzedawcy. Minął miesiąc, pieniędzy nie ma, tłumaczy się dziwnymi wykrętami. Będę musiał chyba siąść w samochód i sam się pofatygować tego sprzedawcy po te pieniądze. Nie wiem, jak się sprawa skończy, także zobaczymy. Dobra, kochani, ja zabieram się do wymiany tych tranzystorów na te oryginalne Kenwoodowskie. No i sprawdzimy sobie, czy to radio nam fajnie zadziała. Moi drodzy, widzicie już wlutowane tranzystory od Kenwooda, oryginalne. Także za chwilę podłączę zasilanie i sprawdzimy, czy nasze przedwzmacniacze będą tutaj działały. Sprawdzimy wszystkie parametry odbiornika, także za chwileczkę podłączam zasilanie. No i będziemy próbowali. Teraz przeprowadzimy test, że tak powiem, przedwzmacniacza tranzystorów, które wymieniłem, z racji tego, iż temperatura, która podwyższa się w czasie pracy tych tranzystorów, w starszych modelach tranzystorów wpływała na to, że czułość tego odbiornika przy włączonym preamplifierze po prostu spadała z czasem. Im cieplejszy tranzystor, tym mniejsza skuteczność tego tranzystora. Więc ja to sprawdzę teraz tutaj w takim teście półgodzinnym. Miałem ten test przeprowadzić przez 2 godziny, ale zdecydowałem, że ten test będzie trwał pół godziny, ponieważ no, pół godziny wygrzanie radia w temperaturze 21-2 stopni pokojowej naprawdę wystarczy, żeby ten tranzystor odpowiednio się nagrzał. Ja teraz pokażę parametry, jakie powinien mieć odbiornik. Moi drodzy, jak widzimy tutaj, może widać emisja AM. Będę to robił w emisji AM, ponieważ no tak najlepiej przeprowadzić testy czułości odbiornika, tak to powinno się robić według tej serwisówki. Mierzymy współczynnik szum, sygnał do szumu, wynosi on 10 dB i w paśmie od 0,5 do 1,75 MHz, nie, my będziemy tutaj na 14 MHz to robili. Już szukamy tego od 1,7 do 24,5 MHz wynosi czułość odbiornika 2 mikrowolty lub mniej.
Teraz pokażę Wam taką ciekawostkę. Tutaj przeprowadza się wszystkie pomiary czułości w tych radiach, w tych transceiverach, przy włączonym preamplifierze. Więc ja już sobie urządzenie ustawiłem. Mam równe 14 MHz. Mam poziom modulacji 80%. Wyjście sygnału na gniazdo antenowe to jest 0,392 mikrowolta. Naprawdę słaby sygnał. Ja włączę sobie teraz ten preamplifier. Zobaczcie. Jest włączony. I teraz mamy czułość odbiornika. Sygnał szum 10 decybeli, jak widzicie. Przy czułości odbiornika 0,3 mikrowolta, gdzie producent podaje, że to powinno wynosić 2 mikrowolty. Więc jak widzicie, czułość tego radia wzrosła po zestrojeniu całego układu odbiorczego i wymianie chyba tych tranzystorów, powiem szczerze. Jeszcze spróbujemy zrobić taki myk. Wyłączę preamplifier i teraz podwyższę sobie tutaj wyjściowy sygnał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, żeby mieć sygnał szum 10 decybeli. Już zobaczymy, czy to będzie 2 mikrowolty. No, nawet 1,3 mikrowolta. Więc czułość jest lepsza, niż podaje producent. Moi drodzy, wracam do tego nastawu 0,30 mikrowolta. Włączam sobie preamplifier. Robimy sobie stosunek sygnał szum 10 decybeli i czekamy pół godziny, czy ta czułość nam tutaj zmaleje. Mamy godzinę 19:30, rozpoczęliśmy test. O 20:00 zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Generator pracuje, można tu nawet posłuchać. Także zobaczymy, co będzie po tym, jak ten tranzystor naprawdę się nagrzeje. Radio celowo zamknąłem, ponieważ tranzystor jest, że tak powiem, do góry nogami w tym radiu. Jest on od spodu na tej płycie, więc całe ciepło odbiera płyta, jest przenoszona do góry. I oczywiście, jeśli się włączy wentylator, co jest bardzo normalne, moi drodzy, ja spotykam się z wieloma takimi, z wieloma przypadkami, że ktoś modyfikuje tam w Kenwoodzie ustawienia wentylatora, bo on tam za głośno chodzi, on się za szybko obraca i to przeszkadza. Moi drodzy, możecie sobie robić takie modyfikacje, tylko pamiętajcie, że w tym radiu jest naprawdę mnóstwo elektroniki. Ja potem jeszcze będę otwierał tutaj, pokażę Wam z góry, jak to wygląda. Tam jest naprawdę bardzo dużo elektroniki do wychłodzenia. Jeśli Wy spowolnicie pracę tego wentylatora, który włącza się nawet przy odbiorze samym, ponieważ elementy się nagrzewają, no myślę, że inżynierowie, którzy zaprojektowali to radio, wiedzieli, co robią i podejrzewam, że to tak ma być, no to na pewno tak ma być. Dlatego osoby, które modyfikują tą pracę wentylatora, oczywiście można zamontować wentylator, który ma większą ilość łopatek, który potrzebuje wolniejszych obrotów, ale on musi mieć taką samą wydajność, moi drodzy, albo większą, naprawdę. Nie sugerujcie się, że taka radiostacja Wam szumi. Jeśli chcecie sobie posłuchać radia w łóżku, w ciszy, no to włączcie sobie radio FM z jakąś fajną muzyką, bo to nie jest radio do tego, więc ono zawsze będzie głośno pracowało. I naprawdę odradzam modyfikacje i wszelkie ingerencje w wentylator tego radia. Ono musi być wentylowane, ono musi pracować. On musi pracować ten wentylator, żeby to radio się wychładzało. Naprawdę jest masa elementów do wychłodzenia. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, to radio nawet się włącza, ten wentylator, wtedy, kiedy radio pracuje tylko na nasłuchu, nie używamy nadajnika. Radio normalnie pracuje i wentylator musi się włączyć. Moi drodzy, test już dobiega. Nie dobiega, tylko jeszcze trwa, dopiero 3 minutki mamy, także za pół godzinki widzimy się z powrotem.
No i zobaczymy, co się dzieje, czy ten sygnał nam tutaj spadnie. Przypomnę jeszcze raz, że mamy tutaj podany sygnał na wejście antenowe 0,370 mV i mamy sygnał, w zakresie tutaj 10 dB. Dobra, wracam i po pół godziny zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, moi drodzy, mamy godzinę 20:10. O 19:30 zaczęliśmy test. W dalszym ciągu preamplifier włączony. No i teraz zobaczymy sobie, jakie mamy wskazania. Jaki wskaźnik sobie wezmę? 14 MHz, oczywiście 0,370 mV. Modulacja na poziomie 80%. Jak widzicie, stosunek sygnał-szum jest 10 dB. Więc powiem tak, no, spadek nie jest tutaj zauważalny, także tranzystory sprawują się naprawdę dobrze. Z tego co wyczytałem, te tranzystory z końcówką, jak się nie mylę, chyba B czy E, są właśnie bardziej odporne na ten zaniżanie tej swojej sprawności, jeśli chodzi o temperaturę, w której pracują, prawda? Także moim zdaniem ten test został przeprowadzony pomyślnie. Radio przeszło test pomyślnie i jest ok. Także czułość pełna tego odbiornika jest na tym samym poziomie, przy którym zaczęliśmy pomiar. Więc jak widzimy, nic się tutaj specjalnie nie dzieje. Radio jest oczywiście troszkę ciepłe. Normalna sprawa, także jeśli chodzi o test temperaturowy tranzystorów, jest wszystko jak najbardziej w porządku. Ok, moi drodzy, teraz zaczynamy. Tutaj już nie ma żartów, tak jak mówię, mata antystatyczna i trzeba mieć tutaj uziemienie, żeby żadne wyładowanie nam nie przeskoczyło. Jak wiecie, sami generujemy wyładowania elektryczne ciuchami, które mamy po prostu na sobie, i taki przeskok takiego ładunku może, tak jak powiedziałem wcześniej, uszkodzić jakiś element. Rzadko się to zdarza, ale lepiej być przezorny i ubezpieczony, zanim coś się nam zepsuje. Ja przystąpię teraz do odlutowania tego. Rozlutownicą wylutuję filtry pośredniej częstotliwości, wlutuję, ustawię ponownie cały tor odbiorczy i sprawdzimy, jak to radio będzie pracowało. Aczkolwiek chciałem tylko powiedzieć, że te filtry są dobre, przepraszam, ale zaleciłem klientowi, żeby je wymienić, ponieważ jak widzicie, są to filtry TOCO, które są po prostu wadliwe. No, po jakimś czasie one, te filtry, po prostu tracą swoją, że tak powiem, funkcję, no i ulegają uszkodzeniu, co się objawia takim głuchnięciem radia. A nikomu to nie jest potrzebne. Ok, dobra, zatem ja się zabieram do pracy. Pokażę już wszystko, jak będzie zmontowane w całości. Filtry wymienione, jak widać. Zamontowałem nowe filtry. Włożyłem wszystko z powrotem, jak należy. Oczywiście wszystkie śruby są tak, jak powinny być. Pamiętajcie, żeby sobie je policzyć, żeby czegoś nie zapomnieć. Oczywiście. No i spróbujemy, zobaczymy, czy to radio będzie pracowało. No już jestem po zestrojeniu, toru tutaj odbiorczego, po wymianie filtrów. Sprawdzam tylko, czy radio działa poprawnie. Teraz przeprowadzimy pomiar mocy nadajnika. Moi drodzy, trzeba pamiętać, że moc nadajnika według serwisowej instrukcji powinno się przeprowadzać w emisji CW. Zawsze włączamy CW i naciskamy przycisk Send, który nam tutaj w tym wypadku włącza nadawanie i wyświetla nam się tutaj na tym pomiarze mocy, jaką moc mamy. Dobra, przelecimy wszystkie pasma po kolei, zobaczymy, jak to wygląda. 1,8 MHz, proszę. 100 W. Częstotliwość nawet tutaj w miarę jest ok. 3,5 MHz. 106 W, częstotliwość też mamy w porządku, jak najbardziej. No
i teraz 7 mega. 104 W. Bardzo dobry wynik. 10 mega. No zróbmy równe. 10 MHz równe. 99 W. Do 100 W, także mamy wszystko ok. 14 mega. 100 W oczywiście, jak widać. 100, 101. Jest wszystko w normie. 8, 18 mega. Też do 100 W bezproblemowo. 21 mega. 100 W. Oczywiście to jest pomiar, zawsze taki będzie wychodził po rozgrzaniu się tranzystorów końcowych, zawsze ta moc minimalnie będzie spadała. 24 mega, prawie 25. Też 100 W. Nie patrzeć na ten miernik częstotliwości, ponieważ nie jest to bardzo, nie jest to dosyć precyzyjne urządzenie, więc używam go tylko do pomiaru mocy. Zaraz to skorygujemy też z drugim miernikiem, który mam przy okazji podłączony. 28 mega, też do 100 W bez problemu. 30, nie wiem, czy ten miernik mi tutaj do 50 mega będzie mierzył, tak? 50 mega, 87 W. No, ten miernik zaniża. Tutaj jest 100 W, zaraz pokażę na tym tutaj. Byście mogli zaczerpować, to jest na pewno, przepraszam, 100 W, 99 dokładnie. A tutaj mamy 86, więc urządzenie nie dosyć, że tak powiem, jest wiarygodne. Dobra, mamy tutaj to. Się wydzieli. Ok. Spoko. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj 85 W, 100 W na pewno jest, także jeszcze mamy 51 mega. 52 mega. Też 100 W. Bezproblemowo. Oczywiście zaniża to urządzenie, także jak widzicie, 13 W, więc dosyć spore odchyłki ma. Teraz taka ciekawostka, bo właściciel tego rady prosił mnie bardzo, żeby sprawdzić tą moc dla niego specjalnie w emisji SSB przy podłączonym sygnale do mikrofonu z generatora, więc zaraz pokażę, jaki sygnał mam podłączony, żebyście to mogli zaobserwować. Spójrzcie tylko, mamy włączony generator 1 kHz i bardzo, bardzo niski sygnał, 1 mV tutaj leci. I sprawdzimy, jaka jest moc na SSB, będzie przy 1 mV tutaj na gniazdo mikrofonowe. Włączymy sobie nadajnik. Zobaczcie. 101 W. 101 W przy 1 mV. Sygnałem 1 kHz, więc bardzo fajnie nadajnik chodzi w SSB. No i kolejne będziemy lecieli. Teraz mamy 3,5 mega. Oczywiście 106 W. 7 mega. 103 W. 10 mega. 103 W, może położę kamerę. Także na pewno 100 W z radia wychodzi. 10 mega mamy, 14 mega. 100 W bezproblemowo, a tak dokładnie to jest 105. 18 MHz. 100 W równe. 103 dokładnie. No tu już przy tej częstotliwości wyższej zaniża to urządzenie, widzę. Ale na tamtym wyświetla prawidłowo. Po prostu nie miałem takich przewodów długich, żeby postawić to radio
na radiotester, za co przepraszam, postaram się to w następnych filmach już normalnie zmienić, ale to też jest 103 W, także bez problemu ładnie chodzi. 24 mega też mamy 100 W. 28 mega 100 W, 103 dokładnie. Tutaj tak mówię, zaniża to urządzenie. Dla tych, którzy oglądają mój film od połowy, może przy końcu. I również 100 W na 30 MHz, prawie 29 mega. Co mamy jeszcze? 50 mega. 50 mega. 100 W jest, no tak jak mówię, przy wyższych częstotliwościach już zaniża tutaj niestety to urządzenie, ale 100 W jest na Marconi bez problemu. 51 mega. 101 W. 52 mega. 101 W oczywiście, tak samo. I za chwileczkę przejdę do sprawdzenia mocy w FM-ie. Tylko przyłączę sobie gniazdo antenowe, żeby to tylko na Marconi, ponieważ ten miernik mi tylko do 50 MHz potrafi zmierzyć moc, także przełączę się na tamto urządzenie i pokażę, jak wygląda moc na 2 m i 70 cm. Teraz test mocy nadajnika na 2 m i 70 cm. Jak widzicie, tutaj możemy zaobserwować dokładną częstotliwość, moc, nawet dewiację, której na razie nie włączam. Muszę wyłączyć niestety sobie tutaj, żeby nie generowała mi tutaj dźwięku. Częstotliwość 144 MHz. Zaczynamy pomiar mocy wyjściowej na paśmie 2-metrowym. To jest w FM-ie, moi drodzy, 102 W. Widzimy, bardzo ładnie chodzi. Nadajnik nawet w częstotliwości nie będziemy ruszali, to wystarczy w zupełności. Sprawdzimy teraz sobie w USB, jak to wygląda na 2 metrach. USB, włączymy generator. 102 W, bezproblemowo, bardzo ładnie. Częstotliwość ok, prawie 1 kHz, ponieważ mamy ton 1 kHz, więc tutaj zawsze nam będzie zawyżało o 1 kHz częstotliwość. Ok, teraz 70 cm, przepnę tylko sobie wtyczkę do innego gniazda antenowego na 70. Jak wiecie, TS-2000 ma dwa wyjścia antenowe na te wyższe pasma, więc trzeba dupleksera używać do jednej anteny. Ok, zaczynamy pomiar FM-u na paśmie 430 MHz. Włączam nadajnik. 46 W, 4 W mniej niż ma być, bo tutaj maksymalna moc jest 50 W, ale myślę, żeby nie ruszać, będzie ok. A teraz sprawdzimy sobie w emisji USB. Włączam nadajnik za chwileczkę, generator oczywiście włączony i w dalszym ciągu 1 mV. Zobaczcie, jak czułem, jest to wejście mikrofonowe w tym radiu. Przy 1 mV, jaka tutaj moc piękna wychodzi z tego radia. Także dobry dynamik tutaj fajną robotę robi. 46 W, też tak to zostawimy, częstotliwość jest oczywiście ok. Nadajnik bardzo fajnie pracuje. To by było na tyle, jeśli chodzi o moc wyjściową i częstotliwość nadajnika w tym radiu, w tej radiostacji. Moi drodzy, jesteśmy już u końca naprawy tego radia. Wymieniłem preamplifiery, to znaczy przed wzmacniacze. Tutaj właśnie o te wzmacniacze chodziły, które nie działały. Nie działał z tych dolnych pasm. Wymieniłem obydwa tranzystory na nowe. Oczywiście zamówione w Kenwoodzie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ te, które są dostępne na naszym rynku, akurat ja trafiłem, były wadliwe, o czym już mówiłem wcześniej. Wymieniłem filtry pasmowe. Widać pośrednie częstotliwości. Filtry pośrednie częstotliwości, tak miałem powiedzieć. A teraz posłuchamy sobie, co w tym radiu się dzieje, jak ono słyszy od najniższych do częstotliwości do najwyższych, co nam się tam uda oczywiście złapać. To w przeciwieństwie do tego, co działo się w 6 minucie tego spotkania, Roland Szolej, bo
O, Polska-Węgry grają. Można posłuchać meczu. Przypomnę, że jest podłączona antena pionowa na 11 metrów na pasmo CB. Mamy tutaj 200 Hz częstotliwość, także kiloherców, także jak widzicie sygnał tutaj odbieranej stacji to jest 5, 7 do 9 decybeli. Bardzo ładnie. Zostawiłem wszystkie, wszystkie odbiorniki oczywiście po wymianie tych filtrów, bo to trzeba zawsze robić. No, zobaczymy co się na pasmach amatorskich może dzieje. 1,8 mega. Tutaj nie zawsze coś się dzieje. Więcej zakłóceń. 3,5 mega. Rosja oczywiście, jak widzicie, mamy do 3 dB sygnał, bardzo mocny. Możemy włączyć wzmacniacz. Oczywiście lepiej słychać. Następne pasmo to jest 7 mega. Zakłócenia, o, to jest normalne tutaj na tym paśmie. Nic się tutaj samo dzieje. 10-14 mega. Niestety cisza tu na tej antenie. Dużo nie słyszymy. Też nie pracują. SSB, cisza. A jednak coś się dzieje w lofcie. Widzimy, radio bardzo fajnie pracuje. Moi drodzy, ja mogę polecić każdemu to radio. Oczywiście to radio ma dosyć wysoki, że tak powiem, współczynnik, można powiedzieć, szumów własnych, ponieważ nie bez powodu też nazywałem go szumofonem, ale przy dobrych antenach, powiem wam, można dużo osiągnąć. No, tu słyszymy radio bez podpiętej anteny, więc też sobie sporo szumi. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. No, radio naprawione, myślę, że klient będzie zadowolony. No, pan Sebastian z Niemiec oczywiście do nas przysłał to radio. Opakujemy radio, odsyłamy, także moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. 73 amatorskie dla was. Jeśli potrzebujecie coś zrobić, piszcie maila. Można przysyłać wcześniej, najlepiej jakiś telefoniczny kontakt z zapytaniem o czas oczekiwania. To też radio tutaj u mnie prawie miesiąc zleżało z racji tego, że musiałem części zamówić w Stanach. Wiadomo, trzeba na to czekać. Gdyby nie ten czas stracony na części, które kupiłem u mnie u nas w kraju,
byłoby to znacznie szybciej, bo od razu zamówiłbym po prostu w Stanach. Także już wiem, że nie ma co tutaj liczyć na takie części, które są dostępne na naszym rynku. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem, zobaczymy. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki za obejrzenie filmu. No i wszystkiego dobrego, dalekich, niezakłóconych i potwierdzonych łączności życzę. 73 amatorskie ode mnie dla Was.